Czas pandemii pokazał, jak ważna jest kompetencja współpracy w świecie wirtualnym i międzykulturowym. O tej kompetencji opowie Wam Karol Szewczyk, członek Stowarzyszenia Absolwentów Executive MBA. Zapraszam. W mojej firmie jestem na stanowisku dyrektora produkcji małoseryjnej w jednostce biznesowej Actuation. Na co dzień wykorzystuję kompetencje, o których chciałbym Wam powiedzieć. Kompetencją tą jest współpraca w świecie międzynarodowym i wirtualnym. Jest to kompetencja, którą wykorzystuję na co dzień. My wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym i dzięki współpracy i wykorzystaniu mediów elektronicznych mamy możliwość komunikowania się bardzo szybko, przy pomocy internetu, w sposób bardzo wygodny z osobami w różnych krajach. Na co dzień każdy z nas, tak samo jak ja, jestem członkiem różnych zespołów, które prowadzą sobie spotkania w świecie cyfrowym przy pomocy telekonferencji bądź też wideo spotkań. Ja rozumiem współpracę jako zdolność do tworzenia więzi, do współdziałania w grupie w celu rozwiązywania określonych zadań, osiągania wspólnych celów, jak i zdolność rozwiązywania problemów. Jeżeli chodzi o moje działania, zarządzam zespołem, który jest zlokalizowany w 9 krajach na świecie, począwszy od Stanów, poprzez Meksyk, Hiszpanię, Turcję, też są kraje azjatyckie, jak Indie, Tajlandia, Chiny i Japonia. No i w tej sytuacji, żeby się z nimi odpowiednio porozumieć, najlepsze są do tego wideokonferencje. Elektronika i świat cyfrowy poszedł tak do przodu, że to naprawdę jest dobrodziejstwo naszych czasów i chwili obecnej, nie tylko ze względu na pandemię, ale po prostu jeżeli chodzi o wymagania biznesowe, jest to jedno z głównych narzędzi. W tej kwestii, jeżeli jestem osobą, która ma nie tyle bezpośredni wpływ na osoby w różnych fabrykach, co pośredni, no to jest ważna współpraca i to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jeżeli chodzi o główne narzędzia, które wykorzystuję, no to są wideokonferencje. W tej sytuacji często ja łączę się z moimi kolegami. Czasami to są bardzo ciekawe sytuacje ze względu na COVID. Każdy z nas jest w domu bądź w zakładzie i to są różne warunki. Jeżeli już jestem na konferencji, dbam o to, żeby nie było różnego rodzaju hałasów, plus otoczenie koło mnie było w odpowiednim kadrze. Pamiętajmy o tym, że kamera pokazuje więcej niż byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o współpracę, jest interdyscyplinarną w różnego rodzaju zespołach. Jest to bardzo ciekawa sytuacja, gdzie jednak my musimy przekonać naszych kolegów, żeby podążali za nami w wspólnym celu. Nie zawsze jest to proste. Inne osoby mają swoje cele, inne też uwarunkowania kulturowe, które bardzo ważne jest, żeby je znać, żeby nie popełnić pewnego rodzaju gafy, bądź też nie zrazić osób, z którymi współpracujemy, bądź też ich obrazić. Ciekawymi sytuacjami jest kwestia, jeżeli ktoś pracuje w domu, a przychodzi, powiedzmy, dziecko, woła, płacze. Sytuacją, która mi się zdarzyła w okresie letnim, to była kwestia, gdy miałem otwarte okno, a pies szczekał u sąsiada. No i w tej kwestii ja myślałem, że jest wszystko ok, byłem bardzo pochłonięty swoim tematem i sądziłem, że jest ok, a część zespołu nie mogła w ogóle nic słyszeć, aż w końcu powiedzieli mi: Karol, czyli to pies, weź tego psa. A ja mówię: ok, przepraszam, fajna uwaga, zamknę okno. Prosta rzecz, która tak naprawdę, z której nie zdawałem sobie sprawy, a innych mogła irytować. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o współpracę w świecie międzynarodowym i wirtualnym, ważne są dla mnie strefy czasowe. Tak? Jeżeli organizuję telekonferencje, to musimy pamiętać, że mamy bardzo duży w mojej organizacji rozstrzał czasowy, bo koledzy z Meksyku muszą wstać wcześniej rano, a koledzy w Japonii już jedzą kolację. Ciekawą sytuacją podczas telekonferencji bądź też wideoczatów jest kwestia rozpoczęcia spotkania. Z doświadczenia część osób się spóźnia i tutaj też mamy ten oczywisty przypadek różnic kulturowych. Wiadomo, że koledzy z Niemiec są bardzo punktualni i łączą się przed czasem. Wiadomo, że koledzy z krajów latynoamerykańskich poczucie czasu mają w przybliżeniu. I z drugiej strony musimy to o tym pamiętać, niekoniecznie to ingerować. Ja zawsze wykorzystywałem ten czas na pewnego rodzaju small talk,
Jeżeli chodzi o popularne tematy, no to nie ma nic lepszego i bardziej poprawnego jak pogoda. Jeżeli chodzi o współpracę w świecie wirtualnym, ja polecam być sobą. Być osobą otwartą, być osobą, która chce pracować, chce podejmować wyzwania i zdobywać nowe kompetencje. W tej sytuacji podczas różnego rodzaju warsztatów, nawet wirtualnych, ciekawym jest przyjmowanie zadań. Ja polecałbym na początku każdej takiej sytuacji zgłaszać się. To są dwie ciekawe uwagi. Pierwsza jest taka, że te pytania na początku są, albo te zadania na początku są łatwiejsze, a z drugiej strony możemy dobrze pokazać się kierownictwu. Jeżeli chodzi o nabywanie tych kompetencji, fajnie jest współpracować z osobami z innych krajów, zgłaszać się i współpracować z nimi. W sytuacji, która jest w firmach międzynarodowych i globalnych, jesteśmy częścią różnych zespołów. W części zespołów jesteśmy tylko członkiem, a niektóre działania prowadzimy jako osoba odpowiedzialna. W tej sytuacji ważne jest motywowanie pracowników i pewnego rodzaju wykształcenie kompetencji przywódczych. To jest naprawdę coś ciekawego, co możemy zrobić teraz w świecie wirtualnym. W kwestii, którą teraz mamy w dobie pandemii, jeżeli chodzi o badania Boston Consulting Group, w 4 miesiące pandemii świat przyspieszył o 5 lat. Teraz współpraca w świecie wirtualnym jest czymś ciekawym, nowym i z drugiej strony bardzo fajnym. Dla mnie nowym odkryciem jest nie tylko w pracy, to jest to, że sprawy możemy załatwić w urzędzie przez telefon, a pracownicy są na home office. To jest coś takiego, co w przeszłości założę się, że nikomu się nie śniło. Nikt nawet nie pomyślał, że część urzędów może być dostępna w sposób cyfrowy i z drugiej strony osoby, które będą tam po drugiej stronie współdziałać, okażą się też miłe i fajne, bo też korzystają z troszkę innej sytuacji, tak jak osoby pracujące w różnego rodzaju firmach. Drodzy studenci, na koniec zachęcam Was, żebyście pokazali się swojemu koledze bądź szefowi w dziale przez kamerę. Jest to dla mnie kwestia szacunku, ale też i dobrej współpracy. Bądźcie sobą, bądźcie uśmiechnięci i rozwijajcie kompetencje przyszłości.